Dzisiaj w naszym magazynie chcemy opowiedzieć Wam o wyjątkowych ludziach i o wyjątkowym wydarzeniu, które tworzą właśnie Maja i Mat Kwiatkowscy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No Dzisiaj chcemy naszych słuchaczy zaprosić na festiwal Klas X. Może najpierw wytłumaczcie się z tej nazwy. Co to za festiwal? Gdzie się odbywa? A później porozmawiamy o tym, skąd się wziął. Nazwa festiwalu Classics ma bardzo znaczenie duże symboliczne. To X na końcu wiąże się ze skrzyżowaniem gatunków, przenikaniem się. My jesteśmy muzykami klasycznymi, stąd też ta nazwa festiwalu Classics, Classic, tak? Bo. Muzyka klasyczna jest dla nas ta takim punktem wyjścia, od którego zawsze wychodzimy. Jest ona nam niezwykle bliska. Jest to taki, jak gdyby punkt zaczepienia, od którego wychodzimy i idziemy dalej. Właśnie w to przenikanie się gatunków, krzyżowanie, stąd ten X na końcu. Tegoroczna edycja to już czwarta edycja, ale pierwszy raz w całości nasz żywiec Grzywiecczyźnie <laughs> bardzo trudna nazwa. <laughs> Przyzwyczajamy się, bo jesteśmy tutaj dopiero drugi rok i cieszymy się, że już po tak krótkim czasie. Spotkaliśmy tu tak wielu życzliwych i otwartych ludzi, którzy otworzyli się na nasz pomysł, aby właśnie tutaj tworzyć takie wydarzenia, może nietypowe, inne niż wszystkie inne, które łączy ludzi, nie tylko muzykę i nie tylko miesza style i gatunki, ale łączy ludzi, bo dla nas to jest bardzo ważne. Ludzie przede wszystkim są dla nas istotni. No dobrze, ale ten wasz festiwal łączy jaką muzykę? Jakie style muzyczne? Jakie gatunki? Najprzeróżniejsze. Zaczynamy od muzyki ludowej, wykonywanej przez skład niearchaiczny. Będziemy mieli też taki jam session, na którym będziemy grali muzykę Coltrane'a, Davisa, czy innych wspaniałych jazzowych kompozytorów, takich jak Thelonious Monk, też kompozycje Marka Kondzieli i moje. Mamy też koncert symfoniczny, w którym mamy utwór, który jest powiedzmy współczesno-jazzowo, klasyczno-dyskotekowo-rejwowy na taki jazzowo-klasyczny skład. Więc jest to rzeczywiście taka symfonia nazwijmy to przekrojowa przez różne gatunki muzyczne, których się teraz e, słucha, ale też e, e, zawarta w takiej klasycznej formie symfonicznej, zarówno pod kątem strukturalnym, jak i fakturalnym, jak i motywicznym. Zjechaliście tutaj na Żywiecczyznę dwa lata temu. Y no, właśnie od razu był ten pomysł, żeby coś tutaj zrobić, bo to nie jest pierwsza edycja festiwalu, chociaż pierwsza na żywiecczyźnie. Wiedzieliście, że chcecie kontynuować wasz pomysł z nieco innego miejsca w Polsce, prawda? Tak, przyjechaliśmy tutaj z Pojezierza Brodnickiego i tam faktycznie od wielu lat działaliśmy kulturalnie, ale to działanie kulturalne wynikało z, po prostu z naszej potrzeby. Jest to dla nas naturalne, że tam gdzie jesteśmy, to po prostu działamy i dzielimy się swoją pasją, bo mamy nie, nie tylko mamy taką potrzebę, ale uważamy, że, że to jest nasz w jakimś sensie taki obowiązek, czy misja, bo jeżeli mamy talent, jeżeli mamy pasję, to dlaczego nie podzielić się tym z innymi, bo tak jak wspomniałam, tam to łączenie ludzi jest dla nas niezwykle istotne. Nie tylko dla nas jako fundacji, nie tylko dla nas jako festiwalu Classics, ale po prostu dla nas jako ludzi. I jak przyjechaliśmy tutaj, to było dla nas oczywiste. Kontynuujemy, tworzymy, robimy, jeżeli oczywiście będzie z drugiej strony taka chęć, a ta chęć jest ogromna i w tamtym roku, dzięki życzliwości Ojców Dominikanów, nasz festiwal odbył się nie tylko w Brodnicy, ale również w Korbielowie. A w tym roku, ze względu na to, że tak się potoczyły nasze losy, czy znajomości, czy koleje, różnych zdarzeń, robimy to w soli. I, i to jest dla, dla nas taki, taki przykład na to, że po prostu trzeba być otwartym na to, co przynosi życie i, i, i trzeba po prostu mieć otwarte serce, otwartą głowę i działać. Trzeba wspomnieć, iż nasz wyjątkowy festiwal będzie się odbywał y, też w wyjątkowym miejscu, prawda? No, takich miejsc tutaj nie ma zbyt wielu. Tak, ja myślę, że jak tam przyjechaliśmy pierwszy raz, to byliśmy zszokowani chociaż wiele razy doświadczaliśmy takiego uczucia, że jesteśmy gdzieś w, w jakiejś takiej można było powiedzieć w wioseczce na końcu świata, a jednak dzieje się coś tam takiego niezwykłego. I to co się, to co zostało stworzone w soli dzięki księdzu Mirkowi jest dla mnie dowodem na to, że jeden człowiek może zmienić świat. Naprawdę. I to jest niezwykłe i to nam dało właściwie taką, ta, taką Pewność tego, że to co robimy ma sens, bo nawet jedna osoba może po prostu naprawdę zmienić otoczenie, może zmi wpłynąć na. E na Rzesze Ludzi, i właśnie to uczynił Ksiądz Mirek, bo stworzył Centrum Aktywności Działań Twórczych Sorgente w podziemiach Kościoła. I to jest super nowoczesne centrum, że jak się tam chodzi, to masz wrażenie, że jesteś w centrum Warszawy, w jakiejś nowoczesnej kawiarni. Piękne meble, piękne oświetlenie, sala kinowa, taka absolutnie profesjonalna, i sala warsztatowa, i hostel, i kawiarnia no po prostu niezwykłe miejsce. I jak przyjechaliśmy tam pierwszy raz, to było całkiem niedawno. I poznaliśmy księdza Mirka, to tak pomyśleliśmy sobie, to jest właśnie to, tutaj się to musi odbyć, tutaj musimy to zrobić. I zapytaliśmy go, a on mówi, no pewnie, róbcie. No i tak, i tak to się zaczęło. No to zdradźmy naszym słuchaczom, jak zapowiada się ten wasz festiwal, bo to wydarzenie, które trwać będzie aż trzy dni. Początek 13, czyli już w najbliższy piątek. Tak, jak już wspomniałem, będzie tam koncert składu niearchicznego, połączony też z taką potańcówką ludową. Wydaje mi się, że będzie totalnie niesamowicie taki powrót do, do korzeni, ale właśnie w takiej współczesnej odsłonie. To cały ten program jest tak skonstruowany, żeby przewinęło się tam jak najwięcej różnorakich gatunków i jak najwięcej niesamowitych osobowości. Są tam też takie działania jak warsztaty, warsztaty budowy instrumentów piszczołkowych e, przeprowadzone przez Ficka e, i to, to jest głównie kierowane dla najmłodszych, tak, żeby wszyscy byli tam należycie zaopiekowani. E, ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą związaną z tym festiwalem, no to jest taka jakby najbardziej naturalna potrzeba refleksji tego, co nas otacza i Przekazywania najpiękniejszych wartości poprzez coś, co trafia prosto do serca, czyli przez medium, jakim jest muzyka. I wydaje mi się, że w takiej dobie fasadowości i tego przekazu werbalnego, który jest bardzo często interpretowany w najprzeróżniejszy i też kłamliwy sposób, to, to muzyka jest takim takim medium, taką sztuką, która trafia prosto do serca i jest w stanie naprawdę bardzo dużo zmienić. Ja myślę, że jeszcze warto podkreślić, jeżeli chodzi o program, to mamy trzy koncerty, które powiedzmy są takim trzonem tego naszego festiwalu, ale ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury z programu Etnopolska, i również z programu Działaj Lokalnie, to całą tą edycję chcieliśmy w jakimś sensie poświęcić kulturze Beskidu Żywieckiego. Stąd też cała niedziela jest taka obfita w takie wydarzenia, które kręcą się wokół tej kultury Beskickiej, bo wspomniane warsztaty z budowy instrumentów prowadzone przez niesamowitych ludzi, Ficka i Blachurę, czy, czy też audycja muzyczna o tej o tym spotkaniu z tradycją Beskidu Żywieckiego i prezentacja tych instrumentów, czy warsztaty bibułkarskie i rękodzielnicze, czy pokazy filmów, też kalendarium pieśni żywieckiej stworzonej przez Brygidę Sordel. Dzięki jej uprzejmości możemy to pokazać naszym odbiorcom. Tak więc będzie bardzo dużo takich wydarzeń, które każdy sobie będzie mógł wybrać coś dla siebie, ale to, co było dla nas istotne, to żeby po prostu pokazać tą, tą kulturę bez Beskidu Żywieckiego, która bardzo nas inspiruje i jest dla nas niezwykle ciekawa jako ludzi z zewnątrz. No właśnie, a na ile dla Was, jako, tak jak wspomniałaś, ludzi trochę z zewnątrz, to ta kultura ludowa, kultura tradycyjna Beskidu Żywieckiego to jest to źródło, które właśnie inspiruje, które można rozwijać przy zachowaniu szacunku do, do jakby źródeł, do korzeni, ale żeby iść dalej, żeby transformować, żeby no właśnie tworzyć coś nowego w oparciu o źródła, to jest ten podatny grunt taki, jest z czego czerpać, no właśnie tworząc choćby muzykę klasyczną. Na pewno tak. Większość kompozytorów polskich. Współczesnych, powiedzmy tych dwudziestowiecznych, nawiązywało bardzo mocno do, folkoru, do polskiego folkloru. Nie tylko Lutosławski czy Kilar, na przykład Górecki, Penderecki. Tak więc ona jest, wydaje mi się, że przez pewnego rodzaju taki pozytywny prymitywizm tego, że te melodieki są naprawdę bardzo proste to ten powrót do korzeni jest taki dla kompozytora bardzo oczyszczający i bardzo inspirujący. Ze względu właśnie na tą prostotę, a jak wiadomo, prostota jest w sumie najtrudniejsza. Mieliście szczęście, że trafiliście na właśnie otwartych ludzi tutaj. Raz ksiądz Ze Soli, który stworzył wyjątkowe miejsce, gdzie będzie odbywał się festiwal, ale też ludzie, którzy chcieli się włączyć w wasz festiwal i na nim po prostu wystąpić. Tak, od pierwszej edycji mamy to szczęście, że festiwal jest w jakimś sensie współtworzony przez wybitnych artystów polskich. Nie tylko polskiej sceny, ale naprawdę światowej sceny. Warto tu wspomnieć o tym, że podczas festiwalu wystąpi Mateusz Smoczyński, który jest z nami od początku. Nie trzeba go przedstawiać, bo jest to absolutna gwiazda muzyki jazzowej. Będzie Marek Kądziela, Maciej Kondziela. Naprawdę wielu artystów, którzy, którzy reprezentują absolutnie światowy poziom i to jest nasze szczęście, że możemy otoczyć się nie tylko wybitnymi artystami, ale też wspaniałymi ludźmi, bo oni są naprawdę otwartymi, normalnymi, pięknymi ludźmi, z którymi bardzo lubimy spędzać czas. Ale to, co też nas uderzyło tutaj, to ponieważ wspomniane trzy pierwsze edycje odbywały się na północy, gdzie tworzyliśmy to sami, tak? Ze swojej pasji, ze swojej, ze swojej potrzeby. Natomiast tutaj my byliśmy, jak gdyby, tym takim zapalnikiem do tego, tą iskrą, ale, ale faktycznie ta iskra została rozpalona nie tylko przez nas, ale, ale przez osoby, którym. Tak samo zależało na tym, aby się to odbyło, i, i to jest ta przestrzeń, w, gdzie chcemy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom, na czele z o, księdzem Mirkiem Szewieczko, z Soli i, i całą ekipą stamtąd, bo, bo to jest naprawdę piękne, że nie tylko nam zależy, ale widzimy, że, że jest większa grupa ludzi, którzy chcą. I dlatego Czujemy, że to jest niesamowity początek naszych działań tutaj i że na pewno będzie kontynuacja tego. Nie ma wątpliwości. Da nas naszym słuchaczom warto też y, wspomnieć, że y, jakby w trzeci dzień Waszego festiwalu y, odbędzie się wyjątkowa premiera muzyczna. To symfonia dźwięki ciszy. Absolutne, chyba nowum chociaż okazuje się, że to nie pierwsza symfonia, no ale właśnie autorstwa mata, prawda? Jest to, jest to trzecia e, symfonia. Dla mnie symfonia jest e, powiedzmy takim dosyć rozległym e, zagadnieniem. E, ze względu na to, że symfonia no to była kojarzona po prostu z dużym utworem pisanym na orkiestrę symfoniczną. E, tak więc e, ja nie, nie, nie zawsze mam możliwość pisania na orkiestrę symfoniczną, ale zawsze mam możliwość taką, żeby wybrać powiedzmy taką formę klasyczną, która mi się kojarzy z czymś, co jest epickie i duże w swoim rozmiarze. W związku z czym ja symfonią nazywam utwór, który trwa około 50 do godziny, 50 minut do godziny jest pisany na właśnie w taki klasyczny sposób, jeżeli chodzi o rozwój, rozwój motywiczny działa, czy, czy, czy struktury, czy właśnie. Podział na cykliczny, na, na określoną ilość części. Ja strasznie lubię taką symbolikę, właśnie numeryczną, taką, że jestem bardzo mocno zaangażowany, jeżeli chodzi o poznawanie, właśnie wszelkich jakichś tam zależności. Szczególnie trójki mnie pasjonują, tak więc ta, 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 ta symfonia ma dziewięć części. Ma 939 taktów i wszystko jest tak fajnie, naturalnie symbolicznie mi się układa. Utwór ten jest dosyć szczególnym utworem dla mnie, ze względu na to, że jest troszeczkę taka refleksja dotycząca tego, czego doświadczam jako nauczyciel w szkole podstawowej, ogólnokształcącej no, pan od muzyki, można byłoby o mnie powiedzieć w tym momencie. Tak więc, Dzięki Ciszy, no to jest tytuł podchwytliwy, ze względu na to, że ja obserwuję. Ogromne przebodźcowanie i właśnie brak umiejętności rzeczywiście bycia w tej ciszy i wytrzymania w ciszy bez jakichś zakłóceń dźwiękowych. W związku z czym ta symfonia jest taka bardzo dynamicznie napisana właśnie na przekór temu, temu tytułowi i jestem bardzo dużo takich typowo filmowych cięć, można byłoby to przyrównać do takiego roller coastera ten utwór jest bardzo dynamiczny. Jest tam bardzo dużo pięknych melodii, które są zakłócane przez takie dysonansowe współbrzmienia, dźwięki i efekty takie artykulacyjno-agogiczne. No więc wydaje mi się, że to, to, ten utwór może trafić też do takich najmłodszych ludzi związanych bardziej z kulturą hip-hopową czy, czy rock'n'rollowo-metalową. Muszę o to zapytać Ciebie jako twórcy. Jak się pisze symfonię? Jak to się układa w głowie, żeby to pokazać potem w zapisie nutowym? Najpierw jest ta wizja, jak to ma się powtarzać, później te ozdobniki, te przerywniki, jak to, jak to się tworzy? No, zwykle zaczyna się od, od tego, że jest jakiś pomysł, jakiś motyw, który, który w tej podświadomości zaczyna być w jakiś sposób przetwarzany. Ciekawe jest to, że niezależnie od tego, co człowiek sobie założy, zamierzy, zanim zacznie komponować, to zwykle w praniu wszystko, wszystko się zmienia. Tak więc jest to taki bardzo można było powiedzieć duchowy proces taki, że moment, w którym kompozytor otwiera się na to, co przychodzi, powiedzmy z góry. bo ja lubię myśleć o tym w takich bardziej materiach mistycznych, że, że Moment, kiedy człowiek przestaje analizować, to jest ten, ten moment, kiedy Duch Święty zaczyna nas oświecać i, i słaną no, najlepsze rzeczy. Tak więc, tak, oczywiście jest, są pewne rzeczy, które są już wyćwiczone i ma, ma się jakąś określoną praktykę, czy to w kwestii jakiejś instrumentacyjnej, czy prowadzenia głosów, czy. Czy właśnie tworzenia formy. Ja strasznie lubię, jak utwór cykliczny jest ze sobą powiązany motywicznie, i jakby wszystko, co, co tam jest, ma określony sens i logikę. Więc to, ten utwór powinien być tak skonstruowany, że tak jakbyśmy czytali jakąś bardzo dobrą książkę, w której w pewnym momencie, nawet jeżeli tam są zagadki, jakieś takie rzeczy niespodziewane, to na koniec wszystko zostaje wyjaśnione i. I żyli długo i szczęśliwie. A ta muzyka, muzyka klasyczna to też taka ścisła matematyka trochę? Wydaje mi się, że jakby każda sztuka, nie, każda sztuka jest właściwie bardzo podobna do siebie. Tak więc, niezależnie od tego, czy oglądamy malarstwo, czy słuchamy muzyki, czy tworzymy jakiekolwiek formy nie, teatralne, artystyczne, wizualne. to wszystko jest po prostu jakimś określonym medium do refleksji dotyczącej tego, co nas otacza i tego, jak percepujemy otaczającą nas, nas rzeczywistość. Tak więc, oczywiście, w zależności od tego, czym się zajmuje artysta, to używa takiego ani innego medium. Muzyka jest oczywiście dla mnie ścisłą dyscypliną. W takim sensie, że jest bardzo dużo teorii, która jest niesamowicie wspomagająca proces twórczy, i wydaje mi się, że zawsze jest lepiej wiedzieć i ewentualnie rezygnować z tej wiedzy na, na, na poczet tego, żeby tworzyć własne eksperymenty, niż żeby te eksperymenty wynikały z niewiedzy i były oparte na braku merytorycznej podstawy. Tak więc, tak, jest to wspaniała dyscyplina, która powiedzmy w tym momencie się tak rozczłonkowała ze względu na ten przepływ informacji, który sprawia, że możemy słuchać każdej muzyki w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie. Tak więc, to jest taki fenomen i event, który ma bardzo dużo pozytywnych aspektów, dużo też negatywnych, ze względu na to, że kiedyś, jak utwór był rzeczywiście bardzo wartościowy i został napisany na końcu świata, no to on był, miał musiał mieć ogromną wartość, żebyśmy my go wzięli na przykład zagrali w zupełnie innym zakątku świata, czyli musiał przejść przez tą fazę ogromnej krytyki, która jakby ustanawiała jego wartość, taką transcendentną i uniwersalną. Teraz niezależnie od tego, jak, jaką jakość muzyka sobą reprezentuje, no to mamy do niej dostęp za pośrednictwem YouTube'a, czy, czy jakichkolwiek innych mediów, w związku z czym ta jakość jest bardziej określana przez ilość ludzi, którzy tego słuchają, niż przez rzeczywistą jakość, co wcale nie świadczy o tym, że nie ma to, to jakości, bo to, to jest oczywiście różne, ale wydaje mi się, że to troszeczkę obniża wrażliwość i umiejętność odbioru takiej naprawdę wartościowej muzyki, do której nie ma aż tak szerokiego dostępu. Powiedz jeszcze na koniec, jak długo pracowałeś nad tym utworem? Nad tym utworem pracowałem dosyć krótko, ze względu na to, że skład się zmieniał dosyć często i um, na początku miał być um, seksofon barytonowy i trąbka, a potem myślałem o tym, żeby był seksofon altowy, potem doszedł do tego seksofon tenorowy, um, altówka nam się zamieniła na skrzypce, tak więc um, no, jakieś cztery tygodnie. Dzień i noc. <laughs> Żeby nie było. Tak. Ja myślę, że jeszcze warto powiedzieć, że ta niezwykła kompozycja jest dedykowana księdzu Mirkowi Szewieczkowi, który obchodzi dokładnie właśnie teraz trzydziestolecie swojej posługi kapłańskiej. I to też jest troszeczkę taki efekt naszego poznania się. I, i w trakcie rozmowy wyszło, że jest taka, jest taki jubileusz. I my sobie pomyśleliśmy to, znaczy właściwie nie my, tylko Mateusz powiedział, dobrze to ja napiszę dla Ciebie symfonię. <grytanie> tak, tak więc tak się to zrodziło i, i myślę, że to jest taki też nie chcę tego nazwać hołdem, ale w jakimś sensie jest to hołd tak? temu całemu dziełu, tym trzem dekadom pracy kapłańskiej i tej drogi. I tak, no jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że możemy tam być właśnie i to zagrać dla, dla księdza Mirka, który otworzył przed nami nie tylko swoje serce, ale drzwi i to miejsce. Przedstawmy jeszcze naszym słuchaczom, jak dokładnie rysuje się Plan całego, całego festiwalu. W zasadzie można być w jeden dzień, ale można też no właśnie pokusić się o bycie z wami trzy dni. Tak jak wspomniał Mateusz, program tak konstruowaliśmy, żeby było bardzo różnorodnie, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo no, umówmy się, no, każdy lubi coś innego, każdy ma inne gusta, stąd też zawsze staramy się, aby nasz program był bardzo różnorodny, ale wspólnym mianownikiem zawsze jest najwyższa jakość. I zaczynamy bardzo takim ludowym, góralskim przytupem, koncertem i potańcówką składu niearchaicznego w piątek o godzinie 19.00. Właśnie w wspomnianych podziemiach centrum animacji działań twórczych Sergente. To centrum jest, bo wiele osób tego nie wie, jest dokładnie pod kościołem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli. W sobotę, też o 19:00 spotkamy się na takim koncercie jam session. Dla tych osób, które nie są jakoś super zaznajomione z estetyką jazzową, to, to jest taki, to jest koncert, ale taki koncert troszeczkę o innym charakterze, bardziej swobodnym, kiedy muzycy spotykają się na scenie, mają jak gdyby określone jakieś ramy, co chcą zagrać, ale jak gdyby nie, nie przy Przygotowują się do tego tak, jak my się przygotowujemy do koncertu, że spotykamy się dzień w dzień i robimy próby. Tylko ta muzyka jest tak głęboko w nich już zakorzeniona, od tylu lat ją tworzą, że jak gdyby jest to po prostu taka muzyczna zabawa tym, tymi dźwiękami i, i, i tą muzyką. I przeważnie ja, jako muzyk klasyczny, jestem absolutnie zszokowana. Tym, jak bardzo można się bawić muzyką. Ja tego nie potrafię jako muzyk klasyczny, tak? bo jesteśmy mimo wszystko kształceni zupełnie inaczej niż muzycy jazzowi i zawsze po prostu czuję ogromny szacunek do ludzi, którzy po prostu potrafią. Okej, okay, słyszę to, zaczynam grać i się włączają w to, jest to piękne. I finał tego naszego spotkania muzycznego to jest niedziela. Od 11, o 11:00 jest msza Święta Jubileuszowa, potem jest spotkanie takie, taka Agapa. I od 13:00 mamy taki program. Tu audycja, tu pokaz filmu, tu warsztaty. Cały program jest dostępny na Facebooku, na profilu Festival Classics. Tam można się z nim zapoznać. A wielki finał i wielkie święto muzyczne to jest godzina 16:00, już na górze, bo bo um, nie pomieścimy się na dole, biorąc pod uwagę i ilość muzyków, i ilość zaproszonych gości. Tak więc ta, ten koncert odbędzie się na górze w Kościele. O godzinie 16.00 koncert jubileuszowy, pra-premiera Symfonii Mata Kwiatkowskiego, Dzięki Dziszy. A na to wydarzenie niezmiennie zapraszamy. Bądźcie, bo warto. Dziękujemy bardzo i oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. Dziękuję.